taki sposób rozpoczęło się podsumowanie programu edukacji wodnej i żeglarskiej roku 2009, programu niezwykle ważnego nie tylko dla młodych żeglarzy, ale także dla całego Szczecina. Między innymi dzięki niemu to u nas zorganizowane zostały regaty Tall Ships Races. Inicjatywa będzie się rozszerzać. Zaprosiliśmy również niewodne części naszego kraju, takie jak miasto Poznań, do współpracy w ramach tego programu, wspólnego działania na rzecz edukacji, wychowania tak naprawdę młodych ludzi na wytrwałych, silnych, dążących do celu, zawsze zdecydowanych, takich, którzy wiedzą, dokąd idą. Na sukces i bogaty kalendarz rejsów w roku 2009 składa się wiele aspektów. Współpraca miasta i województwa, kreatywna szczecińska młodzież oraz jeszcze jeden, być może najważniejszy czynnik. Pomyślałem sobie, słuchając pani prezydent, że gdy spotyka się pasjonat z urzędnikiem, to jeszcze nie jest gwarancja sukcesu, bo to różnie z takiego spotkania mogą płynąć wnioski. Natomiast gdy się spotyka pasjonat z urzędnikiem, pasjonatem, no to ten sukces jest gwarantowany. Ja także chylę czoła przed panem Wiesławem i przed panią prezydent. Już niebawem kochająca żeglarstwo młodzież będzie miała okazję korzystać z Euroregionalnego Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej, które powstaje w Szczecinie. To potężna budowla, koszty 36 milionów, która będzie do dyspozycji dzieci i młodzieży miasta Szczecina i województwa, także wszystkich mieszkańców miasta Szczecina. Będzie to publiczna marina, która ma służyć oświacie przede wszystkim i edukacji młodych ludzi. To ogromna inwestycja wspólna z panem marszałkiem. W Pałacu Młodzieży mogliśmy zerknąć okiem na zdjęcia wykonane podczas rejsów przez uczniów i nauczycieli. Na korytarzu stanęła wystawa tych morskich fotografii, a trzymany przez zastępcę prezydenta album będzie dla wszystkich uczestników wspaniałą pamiątką. Każdy z państwa ma w ręku wydawnictwo Nasze Rejsy 2009. W dwóch tych zeszytach, w jednym są relacje, sprawozdania, informacje. Praktycznie cały rok tam jest przedstawiony, więc ja nie będę szczegółów powtarzał. W wydawnictwie kolorowym tym z kolei mamy też barwny przegląd tego. Prawie każdy może się tam znaleźć, może tam znaleźć swoją placówkę, swoją efekty swojej pracy. 2010 dopiero się rozpoczął, ale żeglarze pozostają cały czas młodzi. Przybył im jednak rok doświadczenia. Podsumowanie tegoroczne powinno być w takim razie jeszcze bardziej okazałe.